Chwała Bogu za ten kolejny czas, kolejny tydzień szybko zleciał, ale jakże intensywnie, jakże dzieci Boże na tej ziemi przechodzą wiele różnych sytuacji, wiele różnych doświadczeń. Jakże dobrze, że w nich wszystkich mamy Wszechmogącego Boga. Jakże dobrze, że w nich wszystkich mamy Tego, do którego możemy zwracać się, wołać, oczekiwać, patrzeć na Jego działanie, podziwiać Go później w tym, co On robi w tych wszystkich sytuacjach. Doświadczeń w tym tygodniu różnych sytuacji nie brakowało. Łatwych i tych trudniejszych. Ale jeszcze raz powiem dzięki Bogu za to, że On jest. Dzięki Bogu za to, że Go naprawdę możemy mieć, że nie jest Bogiem gdzieś daleko, o krótkim ramieniu, ale jest Bogiem blisko, tym, którzy Go szukają. Chciałbym się z Wami podzielić taką sprawą, która jest zawarta w Bożym Słowie. Z psalmu chciałbym, żebyśmy na początku otworzyli 121 psalm. 121 psalm i tutaj od 4 wersetu. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela, Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Wiecie, gdybyśmy mieli stróża, który by spał, który by drzemał, gdzież dzisiaj bylibyśmy? Gdzież byłoby dzisiaj Twoja wiara? Gdzież byłaby dzisiaj Twoja siła, Twoja moc w zwyciężaniu tych wszystkich sytuacji, doświadczeń? Ale tak jak tutaj psalmista mówi i tego doświadczamy, tak jak już wspomniałem wcześniej, doświadczasz tego Ty, kiedy wzywasz swojego Boga, doświadczam tego ja, kiedy rzeczywiście widzę Jego odpowiedzi, widzę Jego działanie. Doświadczamy tego, że On nie drzemie, że nie zasypia, że On naprawdę jest, kiedy Go wołamy. Ale ten Bóg, cudowny nasz stróż, dał nam jedną też z pięknych spraw, to jest ochronę. Dał nam ochronę zawartą właśnie w swoim Słowie. Wiecie, dał nam przykazania. I to właśnie chciałbym dzisiaj z Wami rozważyć. Przykazania jako Bożą ochronę dla nas przed nami samymi, przed zagrożeniami wroga. Dał nam to, gdyż wie, na jakim świecie żyjemy, pośród czego przebywamy, wie, w jakich ciałach jesteśmy. Dał nam wspaniałą swoją ochronę, chwała Mu za to. On naprawdę doskonale wszystko wie. Dziękuję Mu za to, bo zobaczyłem w nowym świetle te cudowne przykazania, które dał. Jeszcze w większym świetle, nie w świetle tego Ojca, który by chciał tylko cały czas żądać czegoś od swoich dzieci, który nakładałby coś na swoje dzieci, czego one nie mogłyby ponieść, a później żądałby od nich tego, żeby zdały relacje z tego, jak to niosły. Ale zobaczyłem w tym wspaniałym świetle Ojca. Ojca, który dał nam po to swoje przykazania, aby nas ochronić, aby nas zachować od nas samych i tych wszystkich rzeczy, jak już powiedziałem, wokół. Tych wszystkich diabelskich podszeptów, tych wszystkich zasieków wroga, tych wszystkich ataków nieprzyjaciela. Dał nam to. Jak On w wielkiej swojej trosce jest wspaniały. Jak On w wielkiej swojej zapobiegliwości jest tym, który zna doskonale to pole bitwy. Kochany jest w tym wszystkim, naprawdę. I to te słowo nawet jest zbyt małe, żeby wyrazić, jak możemy być wdzięczni za każde Jego słowo, za każdą Jego ochronę. Otwórzmy może pierwszy fragment, to jest druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Kiedy Bóg daje swoje prawo na górze swojemu słudze Mojżeszowi, prawo dotyczące się posłuszeństwa, tego, co ma wykonywać Izrael, kiedy będzie szedł dalej przez tą ziemię. I tak zobaczmy, kiedy czytamy w tym 20 rozdziale te przykazania, tak zobaczyłem od pierwszego właściwie wersetu. Zobaczcie, tu jest. Widzimy tutaj w rezultacie do samego nawet 7 wersetu, jak Bóg chroni nas od wszelkiego bałwochwalstwa, od tego, co jest
czczeniem innego Boga, innego bóstwa jak nie Jego. Zachowuje nas, chroni nas przed tym, dlatego, bo wie, jak wiele zagrożeń czyha wokół, wie, jak wiele tych narodów wokoło czci stworzenie zamiast czcić Stwórcę, jak dzisiaj na tej ziemi tak samo jest tendencja jak wtedy, aby czcić naprawdę to, co stworzeniem jest, to, co jest dziełem ludzkich rąk, zamiast spojrzeć na Stwórcę, zamiast spojrzeć na to, kim On jest i Go uczcić w Jego chwale. Później widzimy w tym 7 wersecie, ja tego już nie będę czytał, możecie to sami zaobserwować, w 7 wersecie widzimy, chroni nas od tego języka, od tego, żeby nie nadużywać tego imienia. Chroni nas przez to właśnie przykazanie, które kolejne daje. W następnych wersetach widzimy 8, 9, jak chroni nas przed zaniedbywaniem uwielbiania Boga. Jak chroni nas przed tym, abyśmy gdzieś nie popadli w cały czas w pracę, w skupieniu na tej ziemi. Chroni nas. My oczywiście wiemy. Później spojrzymy na to przez Nowy Testament. Teraz skupmy jeszcze uwagę na tym fragmencie. Później widzimy, jak chroni nas od braku szacunku do rodziców. Braku też tej czci. W 12 wersecie z kolei widzimy. W 13 wersecie możemy i tak możemy zobaczyć. Zobaczcie, to ważne jest to słowo chroni nas, zachowuje nas. Tutaj dalej widzimy w tym 13 wersecie, chroni nas od braku szacunku, poszanowania tego życia, od tego, żeby sobie z tym życiem robić, jak mi się podoba. Dalej chroni nas od grzechu, cudzołóstwa w 14 widzimy. I tu byśmy mogli od razu przechodzić i też mamy odniesienie od razu do tej doskonałości w Jezusie Chrystusie, co też widzimy w 5 rozdziale, 28 wersecie Ewangelii Mateusza. Dalej widzimy jeszcze w tym fragmencie, w 15 wersecie, jak chroni nas od tego braku świadomości cudzej własności. Jak chroni nas od braku szacunku do cudzej rzeczy. To widzimy rzeczywiście zakon. Ja wiem, zaraz przejdziemy naprawdę dalej. Niech to nie umknie naszej uwadze. Dalej widzimy, chroni nas od plotkowania, obmawiania w 16 wersecie. W 17 z kolei od pożądliwości, od samego pożądania tych rzeczy, też i cudzych, i tych, których nie masz, a chciałbyś tak bardzo mieć. I tu widzimy prawo mojżeszowe. Bóg dał te prawo przez Mojżesza Izraelowi. Raz, żeby tak jak już oczywiście widzimy przez światło Nowego Testamentu, aby im pokazać, jak skręcili, jak stali się nieprawi, ale też dał im to, żeby ich poprowadzić tą drogą ku świadomości grzechu i poprowadzić tą drogą do przyjścia Jezusa Chrystusa, do tego, który przyniesie im łaskę, pokazać im, jak odstępują od Bożej prawości, jak są zniszczeni, jak potrafią niszczyć siebie i to, co wokół. Ale w Bożym zamiarze też właśnie było to, żeby ich zachować. Już wtedy, kiedy nawet im to dawał, to chciał zatrzymać ten ich pęd ku zatracaniu, ten ich pęd ku niszczeniu, ten ich pęd ku temu wszystkiemu, co jest tak plugawe, tak nieczyste, tak śmiercionośne. I widzicie, i właśnie to jest to, że kiedy Bóg nam objawia to, swoje prawo, to właśnie w Jego zamiarze jest to wspaniałe, że mówi, to jest to, co dawałem Ci jako ochronę. To jest to, co posyłałem Ci nie jako bat na Twoje plecy, nie jako bicz, który miałby Cię tylko krytykować, który miałby Cię tylko do tej ziemi dociskać, który miałby Ci tylko powiedzieć, jesteś naprawdę nikim, ale miałoby Ci to dać, kiedy miałbyś to stosować, kiedybyś to stosował, miało Ci to dać ochronę, abyś rzeczywiście od tych odstępstw dalej, tego łańcuszka tych odstępstw mógł odejść. Abyś nie musiał popadać w grzech, który rodzi dalszy grzech. Wiecie, my jesteśmy ludźmi na tej ziemi, którzy jak nie mamy Bożej ochrony, to naprawdę popadamy z grzechu w grzech. Nie mając Bożej ochrony, nie dbając o to, żeby rzeczywiście mieć, szanować tą Bożą ochronę, przestrzegać tego, czym Bóg nas chroni przez swoje święte słowo, to byśmy szybko popadali w to, co nam się wydaje, w myślenie jakieś,
Rozmawiałem wczoraj jeszcze z pewnym człowiekiem, który rzeczywiście przyznał rację, bo powiedział, że faktycznie w pewnym momencie badał historię i zobaczył, że w XVI wieku pojawił się ktoś na tej ziemi, który bardzo mocno faktycznie narozrabiał. Pośród tego, kiedy dokonywała się z jednej strony przebudzenie, reformacja, z drugiej strony dokonywało się to, co ten człowiek opowiadał, że jeśli ustalimy coś i narzucił to i uczono i uczy się tego do dzisiaj podobno na uczelniach, uczy się tego w podejściu do człowieka, że jeśli ustalimy jakąś rzecz, będziemy, zamyślimy, że chcemy to uczynić, to jest to rzecz ważniejsza nawet od prawa, które tam gdzieś ktoś ustanowił. Myślmy to i ustanówmy to nasze myślenie prawem ponad to, co wcześniej było, co zostało wcześniej ustalone, co zostało narzucone porządkiem, co też i właśnie ten człowiek występując powiedział przeciw Bogu, co Bóg jako Stwórca ustanowił. My, to co nasze myślenie jest ważniejsze od tego, co wcześniej było przez Stwórcę ustanowione. I zobaczcie, że to dzisiaj się dokonuje. Dlatego dzięki Bogu za to, że Bóg cały czas daje swoje słowo. Daje cały czas swoje słowo, aby dać nam ochronę. Aby przez to słowo móc mieć zachowane też porządek, też nasze serca. Przez to słowo, które jak ważne jest, aby działało swobodnie w nas. Widzicie, otóż właśnie, kiedy patrzymy na dalej, od czego chroni nas Bóg przez swoje święte słowo, od czego chroni nas Boże działanie w naszych sercach, to otwórzmy może, zobaczmy tutaj Mateusza, 22 rozdział. Moglibyśmy to czytać ze Starego, ale tu chciałbym, żebyśmy przeczytali to z Nowego Testamentu, z samych słów Jezusa Chrystusa. Dwudziesty drugi rozdział, 37 werset. A on mu powiedział, może do ten 36 jeszcze. Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Będziesz miłował, mówi Jezus Chrystus, to jest najważniejsze przykazanie. To jest Twoja ochrona dlatego, żebyś kochał coś innego na tej ziemi ponad mnie. To jeśli będziesz przestrzegał tego przykazania, to Cię zachowa od miłowania kogokolwiek, czegokolwiek ponad mnie. I wtedy rzeczywiście zobaczysz w tym to piękno, zobaczysz w tym swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Twojej duszy. Wiecie, właśnie to jest pokazane i jeszcze raz o tym powiem, bo jestem pod ogromnym zachwyceniem też tego, jak Bóg nas trzyma mądrze w swoim bezpieczeństwie. Jak Bóg nie jest Bogiem chaosu, Bóg nie jest Bogiem jakichś tam ludzkich porwań, jakichś tam różnych rzeczy, które by mogły się tak dokonywać góra, dół, ale jest Bogiem porządku, który ustanawia go właśnie przez nadanie nam, objawienie nam się w Jezusie Chrystusie, ale też danie przez swojego Syna, Słowa. Wszystko ma u Boga porządek. Wszystko to jest wspaniale u Boga pokazane. Dalej nas chroni i to zobaczmy może już też w Mateusza 5 z kolei rozdziale. Od czego nas te przykazania Boże zachowują? Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Od porów czości, już bym powiedział wcześniej, chociaż jeszcze za chwilę o tym powiem, najpierw przeczytajmy. A ja wam powiadam, 22 werset, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień gehenny. I tu widzimy wyraźnie, jak Chrystus mówi, słyszeliście, powiedziano waszym przodkom, nie będziesz zabijał. A tu Chrystus wyraźnie mówi, ja was zachowuję, kiedy będziecie przestrzegali moje przykazanie, to was to zachowa od porywczości w gniewie, od złości. Nie pozwoli wam na to, abyście mogli sobie tak luźno w złości, w gniewie postępować. Nie pozwoli wam to na to, gdyż ja to daję jako wam, jako przykazanie, którego macie przestrzegać. My nieraz możemy mówić, przykazanie Jezusa Chrystusa, kto go przestrzega, ten miłuje prawdziwie Jezusa Chrystusa. Ale tak jeszcze bardziej sobie uświadomiłem, kiedy zacząłem przeglądać Słowo Boże pod tym
kierunkiem przykazań. Ich jest dużo, dużo więcej, ale te, które tam udało mi się zebrać, tak jeszcze bardziej zobaczyłem, od ilu rzeczy Pan nas zachowuje i jak wiele rzeczy pokazuje w swoim słowie, przedstawia nam, które tak możemy obserwować w nas często, w naszym życiu i o których często sobie możemy myśleć, że to wcale nie jest takie złe. Nawet nieraz innym radzić, że wiesz, jesteśmy w tych ciałach, to tak po prostu jest. Nie. Jeśli coś jest grzechem, to jest grzechem. Jeśli coś nie jest przestrzeganiem przykazania Jezusa Chrystusa, to nie jest przestrzeganiem przykazania Jezusa Chrystusa. Tam nie ma czegoś może łatwiejszego, czegoś może jakoś tam, jeśli nie przestrzegam przykazań Jezusa Chrystusa, to później mam blokadę w życiu, w relacjach świętych, czystych. Później mam blokadę też w modlitwie. Mam blokady później wszędzie, kiedy rzeczywiście nie przestrzegam przykazań Jezusa Chrystusa. Żeby je przestrzegać, to trzeba je też znać. A On je sam daje przez swoje święte słowo. I tutaj nie jest to zakryte przed nami. Nie jest to dla tych, którzy by byli jakoś wyjątkowo inteligentni. Przykazania Jezus Chrystus właśnie przyniósł w taki cudowny swój sposób, aby każdy mógł to zrozumieć. Każdy. Dlatego powiedział w swoim zachwycie, objawiłeś te rzeczy tym, którzy byli niskiego rodu. Mówię to w swoich słowach. Objawiły się. A tamci, którzy myśleli sobie wyniośle, którzy mogliby to interpretować na milion sposobów, ci tego nie zobaczyli. Bo tak się Tobie podobało, Ojcze. Dalej idźmy. W psalmie 36 czytamy. Wspaniały jest Boży dom. Wspaniały jest Boży dom, dlatego że on ma takie czyste, święte zasady, takie czyste, święte przykazania tam panują w tym domu. Cudowny jest ten dom. Tam nie ma błędów w tych przykazaniach. Tam nie potrzeba tych ustaw zmieniać. One już będą zawsze. Tam będzie rzeczywiście to, dopóki będzie istniała ta ziemia, zawsze będzie to przykazanie, zawsze będzie to światło niezmienne. Żaden człowiek już tego nie zmieni. Żaden człowiek nie może sobie tak tego przerobić na swoje, dopasować do czasów. To jest tak i amen, tak dał Stwórca. Chwała Mu za to. 36 psalm, tutaj w 4 wersecie czytamy. Może w drugim jeszcze, przepraszam. Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma Jego. I tutaj zobaczcie, kiedy przestrzegasz przykazań Bożych, kiedy przestrzegasz tego, co On ci mówi, już a propos tego, co nawet powiedzieliśmy, miłości do Boga ponad wszystko, kiedy przestrzegasz tego, kiedy rzeczywiście trzymasz się nawet tego, co już sam Chrystus mówił, a propos też i miłowania tych nieprzyjaciół, co też może dalej za chwilę rozwiniemy, to już widzisz, że Bóg cię zachowuje przed brakiem, ochrania cię od braku bojaźni. W to naprawdę ludzie sobie myślą dzisiaj, że to jest takie bojaźń, to jest coś, co można sobie tak lekko interpretować, coś, co można sobie naprawdę dopasować. Jeden uważa, że bojaźń to jest bojaźń Boża, to jest kiedy chodzi jeden raz w tygodniu gdzieś, coś robi. Drugi uważa, że bojaźń Boża, kiedy co dwa dni zerknie do Biblii. Trzeci uważa, że bojaźń Boża to jest kiedy pójdzie może gdzieś tam na ulicę, coś będzie czynił. A znowu Słowo Boże mówi bojaźń Boża to nic innego jak tylko spełnianie, podporządkowywanie się temu Bogu w każdym jednym wymiarze, w każdej jednej dziedzinie, w każdym jednym Bożym Słowie, w każdym jednym przesłaniu, które Bóg nam daje. I to można powiedzieć, ktoś mógłby wyrwać, tak jak zaznaczyłem przed chwilą, ktoś mógłby wyrwać i powiedzieć jakiś jeden aspekt tego i się tego chwycić, powiedzieć tak, mam Bożą bojaźń. Bojaźń Boża to jest to wszystko, co mamy w Jezusie Chrystusie. To wszystko, do czego nas Jezus Chrystus właśnie przysposobi, do czego Chrystus nas powołuje. I właśnie to przykazanie mówiące o tej bojaźni, abyśmy ją mieli, chroni nas przed jej brakiem. Zachowuje nas przed tym, abyśmy sobie o bojaźni Bożej lekko myśleli. Abyśmy sobie mogli ją mieć bądź nie mieć, musimy mieć bojaźń Bożą. Nie ma chrześcijanina bez bojaźni Bożej. Nie ma wiernego dziecka Bożego bez bojaźni Bożej. Nie ma żołnierza bohatersko idącego za Jezusem Chrystusem bez bojaźni Bożej. Dalej w tym samym psalmie czytamy w 3 wersecie, bo z chlebia sam sobie, tutaj jest właśnie powiedziane o tym, bo z chlebia sam sobie w oczach swoich
że nieprawość Jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Zobaczcie, Bóg też chroni właśnie przez tą bojaźń. Ale co dalej widzimy też przez to, co do nas mówi w swoim świętym słowie a propos tej bojaźni. Chroni nas przed zarozumiałością, przed sklebianiem sobie, przed tym takim, co jest tutaj powiedziane, że nieprawość Jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Chroni nas przed ukrywaniem nieprawości. Chroni nas, mówi do nas wyraźnie, ale też daje nam wyraźną ochronę, abyśmy rzeczywiście niczego nie ukrywali, abyśmy sobie nie schlebiali, żebyśmy w swoich oczach nie wiadomo kim nie byli, nie mówili o sobie nie wiadomo czego, ale żebyśmy mieli świadomość tego, Bóg wie wszystko o mnie, On wszystko widzi i mówiąc to do mnie, mówi, w tym jest Twoja ochrona, abyś nie wychodził poza to. Ale miał świadomość tego, że w moich oczach to słabe, co uważa siebie za nikogo, ma większe znaczenie niż ten, który ma siebie za nie wiadomo kogo. Co też oczywiście nie mówię o tym, żeby cieleśnie się pognębiać i coś cieleśnie robić w tym temacie, ale żeby rzeczywiście być tego skromnego serca. Bóg nas zachowuje. Dalej, od czego tutaj też, co pisze psalmista w tym następnym wersecie, słowami ust jego są niegodziwość tego bezbożnego i fałsz. Nie chcę być rozumnym i dobrze czynić. Widzicie, otóż właśnie tu jest to, co powiedziane jest już wcześniej, co przeczytaliśmy, kiedy Bóg dawał Mojżeszowi swoje prawa na górze. I to właśnie tutaj jest wyszczególnione, że Bóg przez te prawa też chciał chronić przed niegodziwymi słowami, przed fałszem. Przed tym, co źle czyni, przed tym, co potrafi fałszywie, podstępnie, oszukańczo czynić, mówić. Od tego Bóg zachowuje. Chwała Mu za to. O, jak dobrze jest trzymać się przykazań Bożych. Bo wtedy rzeczywiście nie wpadamy w żadne rzeczy. Wtedy nie mówimy, ach, ups, umknęło mi coś, wymknęło mi się coś, coś mi tam wyskoczyło, coś mi się tam stało, no ale to po prostu tylko tak się stało, ja tak tego nie miałem w sercu, ja wcale tak, no, w głębi serca w sumie tak nie myślałem, jak ci tak przykro mówiłem. Niewłaściwie postępowałem wobec ciebie. Otóż dobrze jest mieć świadomość tego, że jeśli nie spełniam przykazań, jeśli rzeczywiście coś wychodzi na zewnątrz, to musi być w sercu. Jeśli tam nie ma tego przykazania, przestrzegania przykazania Bożego, to jest tam, będzie to. Jest tam nieprawość. I wtedy jak dobrze, kiedy człowiek z tą świadomością przyjdzie do Ojca i powie, Boże, zbadaj moje serce, bo jeśli to wyszło na moje usta, jeśli gdzieś byłem rzeczywiście fałszywy, jeśli gdzieś byłem podstępny, to zbadaj moje serce i daj, abym wrócił z powrotem do przykazań Twoich. Daj, abym wrócił do tego, by przestrzegać przykazania także i tego Twojego. Dalej widzimy też i następne. Tu zobaczcie, ile ten psalmista mówi w tym akurat też psalmie o bezbożnych. Mówi to wszystko dlatego, że oni nie przestrzegają przykazań Bożych. Ale mówi dalej w tym 5 wersecie. O niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. Zobaczcie, o niegodziwości może mówić tam, gdzie wydaje mu się, nikt tam nie słyszy, ale może myśleć też sobie tam, że zrobię to czy tamto wbrew jakiejś osobie, w stosunku do jakiejś osoby złego i nie brzydzi się wcale złem. Bóg odkrył nas przez swoje przykazania, pokazał nam przez swoje przykazania, jak mamy żyć. Dlatego, żebyśmy nigdy nie popadli w to, kim byliśmy bez Jezusa Chrystusa. Obrzydliwi jesteśmy bez Jezusa Chrystusa. Byliśmy bez Niego obrzydliwi. I tylko w Jezusie Chrystusie możemy być Bożym pięknem. W tych przykazaniach trzymających się tego, co mówi sam Ojciec. Możemy naprawdę być piękni. Jeśli gdzieś odstąpienie jest, z powrotem wracamy do tego, co obrzydliwe. Świadomość tego nie potępia człowieka. Świadomość tego stawia go w tym świetle Bożego Słowa i wołaniu, przybliżaniu się w wołanie, takiej czujności i trzeźwości przed Bogiem. Z kolei w Przypowieściach Salomona czytamy w 10 rozdziale, w sumie ostatnio to czytaliśmy, ale chciałbym, żebyśmy to powtórzyli. 10 rozdział Przypowieści Salomona.
18 werset i dalej. Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Widzicie, właśnie to jest to nic innego, jak tylko coś, co pokazuje na Boże Słowo, na Boże przykazania. Rzeczywiście widzimy dobrze, że kiedy jesteś sprawiedliwy, kiedy stoisz w sprawiedliwości Bożej, która została ci dana w Jezusie Chrystusie, stoisz w Jezusie Chrystusie, to nie masz nienawiści. I też nie rozsiewasz oszczerstw. Ale zobacz też, od czego chroni cię Bóg. Chroni też właśnie twój język. Kiedy mówi do ciebie, żebyś uważał na język, chroni twój język od gadulstwa. Bo tam, gdzie gadulstwo, inaczej, tam, gdzie dużo słów, tam nie brak występku. I to jest właśnie, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. I tak już ostatnio było, mogliśmy to słyszeć, mogliśmy to mówić, że rzeczywiście i mamy być mądrymi, nie mamy być milczącymi, myślącymi o sobie, że jesteśmy mędrcami, nie wiadomo jakimi, bo nikt nie zna tego, co my mamy w środku, ale mamy być tymi, którzy mówią, a jeśli mówią, to mówią to, co Chrystusowe. Nie gadają, bo trzeba gadać, ale mówią to, co Chrystusowe, to, co budujące, o czym czytamy też w Nowym Testamencie, ale też uważali na gadulstwo, żeby nie być gadułami. Od tego chroni nas Boże przykazanie, od gadulstwa. Znamy, wiemy, że tak rzeczywiście jest w życiu. Kiedy wpadamy w słowoto, kiedy jesteśmy gadułami, jakże często tam pojawiają się występki, jakże często tam wplatają się rzeczy, które później z których musimy pokutować przed Bogiem jeszcze z Jego wielkiej łaski. Rzeczy, które mówimy nad wyraz, barwienia, których rzeczywiście nie było, ale które dodajemy w danym momencie. O, niech Bóg nas poprowadzi także i w tym temacie, bo Jakub pisze, że to jest jeden z naprawdę potężnych tematów, wielkich tematów, aby nas zachował Bóg od nas samych i ochronił w swoim przykazaniu od tej właśnie wielomówności, od gadulstwa, a poprowadził w tym, co rzeczywiście ma być powiedziane. Potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego Ducha Świętego, jakże bardzo. Przypowieści dalej czytamy w 24 z kolei rozdziale. Od 9 wersetu. Zamysł głupca jest grzechem, a szyderca jest ohydą dla ludzi. I na tym się zatrzymajmy. Zamysł głupca jest grzechem. Zobaczcie, od czego przez Boże przykazania jesteśmy zachowywani również, ochroniani, od zamysłów głupca, żebym nie myślał jak głupiec, żeby nie zamyślał jak głupiec, gdyż to jest grzechem, to jest tą nieprawością w oczach Bożych. Głupiec to rzeczywiście ten, kto sobie myśli, Bóg teraz nie słyszy, Bóg teraz nie widzi, Bóg rzeczywiście nie będzie zważał na to. I my wiemy dobrze, i to jest z kolei w innym psalmie napisane, że właśnie głupcem jest ten, kto tak myśli. Dlatego Bóg nas od zamysłów takiego głupca ochrania przez święte swoje przykazania. Chwała Bogu, jestem naprawdę pod ogromnym, jeszcze raz powiem, wrażeniem tego, jak Bóg nas zachowuje, jak On wszystko czyni w sposób doskonały. Bardzo dobry, bardzo dobrym uczynił człowieka na tej ziemi. Nas, można powiedzieć, Adama i Ewę w tych ciałach. Nas uczynił. Do dzisiaj medycyna zgłębia i nigdy nie zgłębi dokładnie wszystkiego, co dokonuje się w organizmie człowieka, bo tak bardzo dobrze to uczynił. Ale jeśli Bóg mówi o doskonałości w Jezusie Chrystusie, o doskonałym swoim prawie w Jezusie Chrystusie, o doskonałym zakonie chrystusowym, to wiecie, to wykracza ponad nasze jakieś górnolotne myślenia nawet, ponad nasze pojmowanie wielkości Bożej, to wykracza daleko, daleko poza przestrzenią, pokazując nam potężną, jaki Bóg jest w swoim zamiarze. Jak święty, jak żarliwy, jak czysty, jak zabiegający o nas w swoim zamiarze jest On sam. Abyśmy nie wchodzili w żadne złe rzeczy. Abyśmy tylko nie weszli na drogę, która by odstępowała od tej drogi chodzenia z Nim. Tej drogi, na której On przebywa ze swoimi dziećmi. Dalej. I tu już otwórzmy Nowy Testament z kolei. 8 rozdział listu do Rzymian. I zobaczmy tutaj, dalej idąc jakby w tym temacie, ale patrząc już bardziej z pozycji cielesności,
że Boże przykazania zachowują nas od cielesności, ochraniają nas przed cielesnym człowiekiem. Dlatego w 7 wersecie czytamy, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Bóg mówi, tych, którzy są w ciele, którzy chodzą według zamysłu ciała, są moimi wrogami, nie poddają się mojemu zakonowi, Bóg mówi. Oni rzeczywiście będą postępowali w jakimś zakonie, w jakimś kodeksie, w jakimś postępowaniu swoim. Oni nie będą ludźmi, którzy rzeczywiście mają jeden wielki chaos, nie mają nawet jakiegoś kodeksu postępowania. Wielu ludzi jest na tej ziemi, którzy naprawdę mają kodeks moralny, na, powiedziałbym nawet na takim poziomie rzeczywiście wysokim. Ale to jest cały czas według zamysłu ich ciała, jeśli nie jest to oparte na Jezusie Chrystusie. Cały czas to jest według ich zamiarów, według ich interpretowania tego, co dobre, według ich interpretowania tego, co właściwe. Ale nie opiera się to na Jezusie Chrystusie, się nie opiera się na Nim. To jest to cały czas cielesne. To jest to, co Bogu się podobać nie może. Dlatego dzięki Bogu za to, że On do nas mówi, że zamysł ciała, każdy, jaki by to nie był, światły, górnolotny, ale jest to zamysł, jeśli jest to zamysł ciała, to nigdy nie znajdzie upodobania u Boga. Więc zobaczmy, Bóg nas chroni od naszych zamysłów. Możemy zamyślać nie wiadomo jakie wspaniałe rzeczy, ale jeśli nie jest to oparte na miłości do Niego, jeśli nie jest to rzeczywiście na miłości świętej, czystej, czystym, pobożnym życiu względem tego, co On mówi do nas, no to nie ma co się łudzić, nie mogę się łudzić, że to będzie się podobało Bogu, bo On w swoim słowie wyraźnie powiedział, że to nie będzie Mu się podobało, bo Jego zamysłem w stosunku do mnie było to, aby co cielesne umarło. Jeszcze wcześniej, tak też widzimy to w 7 rozdziale, 14 wersecie. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny zaprzedany grzechowi. Tutaj Paweł mówi o tym, co dokonywało się w nim. On widział ten zakon jako coś duchowego, ale wiedział o tym, że był cielesny, że był zaprzedany grzechowi, nie mógł inaczej. Widział ten zakon jako coś, co rzeczywiście miało wprowadzić go w przestrzeń duchową. Ale tymczasem był człowiekiem, który stał w cielesności. Dzięki Bogu za to, że dał nam Chrystusa. Że ten człowiek, który żyje na tej ziemi, może teraz przez Ducha Świętego, przez oczyszczenie krwią Jezusa Chrystusa, wejść w duchowy zamysł zakonu. Może wejść w to, co w duchowy wymiarze niesie nam zakon, oczywiście pokazujący nam tą duchowość w naszym życiu. Oczywiście przewchłaniający, można powiedzieć też inaczej, nasze życie, przenikające nasze życie, to zewnętrzne, ten zamysł Boży, ten zakon Chrystusa Jezusa i przykazanie, rozmiłowanie w tych przykazaniach. O ileż bardziej, już tutaj też dodam, o ileż bardziej my, patrząc już nawet na to, dalej będziemy może jeszcze zerkać, patrzeć na to, bo to naprawdę jest tego wiele, ale o ileż bardziej powinniśmy się w tym rozmiłowywać niż Dawid. O ileż bardziej większą naszą miłością jeszcze powinna być miłość do tych przykazań niż miłość Dawida, o czym czytamy w psalmie niejednym. Jak on się rozmiłowywał w Bożych przykazaniach. Rozkochiwał się w Bożych przykazaniach, bo on zobaczył w nich Bożą ochronę, Boże piękno, Bożą chwałę, Boży porządek. On zobaczył dawcę. Nie widział tylko jakiegoś przedmiotu, jakiegoś narzędzia, kogoś tam, ale on zobaczył tego, kto to narzędzie dał. Tego, kto przez to narzędzie przygotowuje sobie lud prawy. Widział, już mógł jako też prorok zerkać daleko dalej niż ten zakon Mojżeszowy, ten Duchu Chrystusowy mógł patrzeć dalej. O ileż bardziej my, już będąc po tym, co dokonało się w Jezusie Chrystusie, na tej ziemi, kiedy żył nasz Pan, kiedy umarł na krzyżu nasz Pan, kiedy zmartwychwstał. I już bardziej my powinniśmy teraz być tymi pełnymi zachwytu, miłości nad Jego przykazaniami. Nie tymi, którzy jakbyśmy coś znaleźli z tych przykazań, to byśmy powiedzieli, no jeszcze jeden haczyk na mnie. To jeszcze jedna rzecz, na którą można mnie złapać. Jeszcze jedna sprawa, której po prostu nie mam, brakuje mi i po prostu jej nie osiągnę. Nie. Kiedy jeszcze znajdziesz następne, Pan ci pokaże ze swoich wspaniałych przykazań następne, to wiedz o tym, że pokazuje ci swoje bezpieczeństwo. Na tej ziemi będą mówili, w tych czasach, w których już żyjemy, mówią, i to jeszcze bardziej się będzie rozwijało. Bezpieczeństwo, pokój,
bez Jezusa Chrystusa, bez Boga. Będą mówili o tym, oni będą tego pragnęli na tej ziemi. A to jest tylko w przykazaniach Jezusa Chrystusa. To bezpieczeństwo duszy, ten pokój serca jest tylko właśnie w tych przykazaniach Jezusa Chrystusa, dlatego musimy je znać. A jeszcze bardziej, żeby chcieć je rzeczywiście poznać, musimy pokochać Jezusa Chrystusa, dawcę ich. I pokochać właśnie za to, że dał nam to, abyśmy tego przestrzegając mogli jeszcze bardziej rozmiłowywać się w Nim samym. Nie widzieć, naprawdę nie widzieć tego, który by chciał nas na czymś złapać, ale widzieć tego, który nas chce ochronić. Pasterz, który mówi do swoich owiec, tego nie ruszaj, tam nie idź, tego na to nie patrz, tam nie przebywaj. On mówi, ochraniam cię w ten sposób. Nie myśl sobie, ograniczam. Nie myśl sobie, że ci teraz każę, daję ci metr na metr i ograniczam twoją swobodę, ograniczam twoją wolność. Zachowuję cię przed tym, żebyś był nikczemnikiem, żebyś stracił wzrok, żebyś popadł w ślepotę i wieczne zatracenie. Zachowuję cię przed tym, a prowadzę cię rzeczywiście w przestrzeni cudownej, wspaniałej swojej dobroci. Teraz jeszcze tylko zobaczmy, przed czym jeszcze Bóg sam nam pokazuje, jak nas zachowuje. Druga Samuela, tu widzimy historię, jakże przemawiającą mocno. Druga księga Samuela, 6 rozdział. Z tego rozdziału 3 wersety chciałem przeczytać. Widzimy sprowadzenie skrzyni pańskiej przez króla Dawida. Znamy tą historię, dlatego pozwolę sobie czytać od 16. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w sercu, w swoim sercu. Dalej. Gdy Dawid, 20 werset, gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula i rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekkoduch. I 23, a Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Zobaczcie, jak pogardziła tym, co uczynił Bóg z sercem Dawida. Dlatego Bóg wstrzymał jej łono. Nie pozwolił jej urodzić dzieci. Taki jest Bóg. I dlatego też zachowuje nas przed pogardzaniem. Pokazuje nam to jako święte swoje przykazanie. Moglibyśmy tu patrzeć z Nowego Testamentu. Mówi, nigdy nie gardź tym, co dokonuje w swoim świętym ludzie. Wiecie, to kiedy tak na to patrzałem, kiedy myślę, jakimi właśnie jesteśmy ludźmi, w ten czas rzeczywiście kładzie mnie to przed Bogiem już nawet nie tyle na kolanach, co na obliczu, naprawdę z przejęciem, abyś nie policzył mi, Boże, wszystkich moich grzechów. Abyś nie policzył mi tego, żebyś mi wybaczył. Żebyś mi obmył krwią swoją świętą. Z tego wszystkiego, co gdzieś mogło szarpać moim sercem, co gdzieś mogło napaści wroga, pociągać serce, chcąc je pociągnąć ku złemu. Wiecie, właśnie Bóg nas ostrzega. Bóg każdego z nas ostrzega właśnie przez swoje święte słowo, byśmy nigdy nie pogardzali żadnym z Jego dzieł. To była wspaniała sprawa. To była sprawa radości, wesela, powrotu tej obecności też Bożej. On wiedział, że to było to, co Bóg dał, aby pamiętali na Niego, aby też mogli widzieć, jak wielką chwałą ich obdarzył na przestrzeni lat. Ona pogardzając tym, ściągnęła na siebie też i ten wyrok, o którym czytamy. Czytamy o innym, może zerknijmy tutaj też po gardzeniu. Czy z 4 Mojżeszowej. Czwarta Mojżeszowa. 12 rozdział. Czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział i to jest tego rozdziału od 1 wersetu. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. I dalej
od 9 wersetu. I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam ukryła się trądem jak śniegiem. A gdy Aaron zwrócił się do Miriam, oto była ona trędowata. Zobaczcie, co Bóg tutaj pokazał. Pogardzaniem, autorytetem danym od Boga. Tutaj, bo dalej czytamy, tutaj wyraźnie, Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Tutaj Bóg wyraźnie pokazał, już pokazał, że Mojżesz nie będzie się bronił swoją ręką. I wiedział o tym, że to jest Boży sługa, który nie będzie się bronił swoimi własnymi rękoma. Ale pokazał przez to też nam, dał ostrzeżenie, abyśmy nie pogardzali tym, co Bóg dał jako swoje autorytety. Oczywiście są na tej ziemi też autorytety i mnóstwo ich i coraz więcej ich jest. Dlatego mamy patrzeć po owocu. Jest autorytetów pełno, którzy by chcieli pociągnąć za sobą i ciągną za sobą wielu, którzy mówią o sobie jakieś nie wiadomo jakie słowa, nie wiadomo jakie rzeczy. Ale tutaj właśnie jeszcze raz zaznaczę, Bóg powiedział i rzeczywiście pokazany został od razu, że Mojżesz był tym najskromniejszym, on był sługą, on był Bożym sługą w najskromniejszym sercu. I taki jest Boży sługa do dzisiaj, owocem Bożego sługi, tego autorytetu Bożego, który Bóg prowadzi, jest też skromność, uniżenie, służenie innym. I wtedy rzeczywiście biada, jeśli byśmy tym pogardzali, jeśli byśmy to ignorowali i lekceważyli, tego co Bóg uczynił w swoich sługach, przywódcach. Przechodząc dalej już do Nowego Testamentu, Hebrajczyków, 13 rozdział. Wiecie, tego jest naprawdę dużo. Dlatego pozwolimy sobie wziąć z tego nieco i przedstawić, bo rzeczywiście cudowna jest Boża opieka, wspaniała Boża troska. I tutaj jest 11 rozdział. Listu Pawła do Hebrajczyków. O przykazania a propos Bożej miłości, przykazania a propos tego podobania się Bogu, przestrzegania tego, co On nam mówi, prowadzi do następnej wielkiej dziedziny, wielkiego obdarzenia, wielkiego daru. I tutaj z 6 wersetu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Właśnie przestrzeganie tego przykazania Bożej miłości, miłowania Boga ponad wszystko, prowadzi nas ku temu, obdarzeniu też tą wiarą i patrzeniem na Boga, z tą wiarą, pewnością tego. I właśnie tutaj mówi też Paweł, bez czego tak naprawdę nie można podobać się Bogu, bo każdy, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Chroni nas. Naprawdę Bóg nas chroni od niewiary. Nie możesz powiedzieć, kiedy stoisz w przykazaniach Boże, kiedy przestrzegasz tego, co już Ci zostało dane. Na tym czasie, w tym czasie, w którym teraz żyjesz, na tyle, ile jesteś w stanie ponieść. Nie możesz, idziesz za Jezusem Chrystusem, powiedzieć, że robiłeś wszystko, tak jak Ci Pan mówił, a zawiódł Cię Pan, tej wiary Ci już nie masz. Nie, wróć, zobacz. Ja wiem sam, jak to wygląda często, że tracimy gdzieś ze swoich oczu to postępowanie, to przykazanie, które sobie myślimy, że to nie jest tak ważne. I w tym momencie rzeczywiście gdzieś wiara bardzo silnie jest atakowana przez niewiarę. I w pewnym momencie już gdzieś niewiara przychodzi i myślisz sobie, że odstępuje już od Ciebie Bóg. I już zaczynasz gdzieś myśleć sobie, czy On naprawdę jest tak blisko, czy On naprawdę nagradza tych, którzy Go szukają. Czy naprawdę przychodzi z nagrodą dla nich? Otóż właśnie chwała Bogu za to, że dlatego On mówi, stój w tym, przestrzegaj moich przykazań, miłuj mnie, rób to, co do Ciebie mówię, a zobaczysz, że nigdy nie ominąłem z nagrodami tego, który mnie szukał. Nigdy nie przestałem nagradzać, bo zawsze ten człowiek, kiedy będzie z wiarą podchodził do mnie, taki będzie mi się zawsze podobał. Inaczej mówiąc, dalej. No i tu byśmy mogli, zerknijmy do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Widzimy wyraźnie to kazanie na górze. W tym, jak Pan mówi już tak wspaniale, bezpośrednio o swoim zakonie, tym chrystusowym zakonie przykazań, zakonie wolności. I tutaj widzimy w 5 rozdziale, 34 wersecie, w 34
A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na słowo, gdyż ani na niebo, przepraszam, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ostrzega nas, że to jest wyraźnie nam daje przykazanie. Wysłyszeliście, napisano, powiedziano też przodkom, a ja wam daję przykazanie, a ja wam mówię, abyście tak robili, daję wam to jako przykazanie. Nie przysięgajcie, nie przysięgajcie, ale wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. To, co czytamy z kolei dalej. Widzicie, Chrystus nas właśnie ochrania i mówi nam o tym, żeby nas zachować od jakichś przysięg, od czegoś, co byśmy mieli dawać, czego byśmy nie byli w stanie dotrzymać. Dlatego mówi, nie przysięgaj, nie czyń tego. Przestrzegaj tego, a zobaczysz, że to ciebie ochroni od wielu niebezpieczeństw, od wielu rzeczy, w które później wpadając ludzie mówią, no przysięgałem, muszę tego dotrzymać. I później wiążą się tymi przysięgami, wiążą się obietnicami i wróg nimi się bawi, bo często później rzeczywiście bardzo mocno w doświadczenia wpadają, kiedy wróg im robi wszystko na przekór, aby tylko tego nie uczynili. A dlatego Chrystus nas ochrania i mówi, nie wchodź w to. Dalej widzimy w tym 39 z kolei wersecie, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Kolejne jakże potężne przykazanie Jezusa Chrystusa, ochraniające nas przed obroną, cielesną obroną, ochraniające nas przed tym, co byśmy jak z ciała na tej ziemi jeszcze może chcieli gdzieś uczynić. Mówi Chrystus, ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, tym, którzy będą was prześladować. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Dzisiaj wielu uważa, że to jest taka nadinterpretacja samych słów Jezusa Chrystusa. Otóż kiedy spójrz na Jezusa Chrystusa, jeśli wydaje ci się, komuś może się wydawać, że to jest takie za wysokie już, to spójrz na Chrystusa. Zobacz, kiedy go bili po twarzy, pluli, co z nim robili dalej, chłostali. Zobacz, co z nim robili. I co? Zrobił? Odpowiedział ten, który mógł w przeciągu chwili zawołać do swojego ojca? Przyjął to, pokazał wyraźnie to przykazanie, wypełnił je. Pokazał nam, jak je wypełnić w takim ciele, na tym świecie, w którym żyjemy i w takim ciele, w jakim jesteśmy. Dalej czytamy. W 43 wersecie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Następna rzecz, ochraniające nasz Boże przykazanie przed nienawiścią, czy tym, co rujnuje człowieka, tym, co zabija go od środka, tym, co powoduje, że człowiek staje się maszyną, staje się kimś tak strasznym, że aż słów brakuje. Nienawiść. Nigdy Chrystus nie pozwoli na to, żebyśmy ją mieli do nieprzyjaciół. Kiedy idziemy w Duchu Chrystusowym, to mogą wiele uczynić przeciwko nam, ale kiedy Chrystus nas trzyma w swoich przykazaniach, kiedy trzymamy się przykazań Jezusa Chrystusa, to nie będziemy mieli nienawiści. Wręcz przeciwnie, On będzie nas prowadził do miejsca modlitwy za nich. Będzie nas prowadził do tego wołania za naszymi nieprzyjaciółmi. Widzimy to właśnie, to jest ten kontrast. Kontrast tych, którzy mówią coś o tym, że już rzeczywiście mają to i tych, którzy rzeczywiście tego pragną i przykładają się całym swoim sercem, aby przykazania Jezusa Chrystusa były w ich życiu widoczne. Jakiś to silny kontrast. Szósty. I tutaj z kolei dalej Jezus Chrystus mówi, baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz się almużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I tutaj mówi Jezus, ja cię zachowuję. Zobacz tym, co ci mówię, w moim nakazie, w tym przykazaniu. Jest to, zachowuję cię przed tym, co mógłbyś popaść w swoją dumę, zarozumiałość, gdzie mógłbyś coś robić ze względu na to, żeby inni ciebie widzieli, żeby ciebie chwalili. I wtedy zamiast chwały odebrać w niebie, odbierzesz tą chwałę tutaj. Wiecie, jest taka wspaniała rzecz, to mnie też zachwyciło właśnie wczoraj, kiedy to rozważałem. Zachwyciło to, że lepiej zbierać to, czego nam nikt nie może zabrać.
Lepiej zbierać to, czego nam nikt nie może zabrać. A to jest tam w niebie. Lepiej zbierać tą chwałę, tą nagrodę u Ojca, której nam nikt nie może zabrać. Ani złodziej, ani mól, ani rdza, o czym czytamy w innym fragmencie. Lepiej zbierać to tam. I dlatego jeśli dajesz coś, Bóg daje ci wielką łaskę, czynić coś dobrego, to ty wiesz, że chcesz, aby uznanie nie było w tych, którzy dzisiaj są tak, może jutro będą inaczej, jeśli nie będą się trzymali Pana, ale uznanie będziesz miał u tego, który nagradza w dniu sądu. Który będzie nagradzał w dniu sądu. Który powiedział, że nie pominie żadnego dobrego uczynku. Też i złego. Dlatego chwała Panu naszemu, że i o tym rzeczywiście wyraźnie do nas mówi. Bo nie chce, żebyśmy byli nieświadomi. I nie chce, żebyśmy myśleli sobie, że Pan to możemy ukryć przed Nim. Pan tego nie widzi. Dalej widzimy tą wspaniałą rzecz, jaką Bóg nam dał. Wspaniałą sprawę, modlitwę. I tutaj mówi w tym 5 wersecie: a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Nie bądźcie tymi, którzy pokazują się, którzy wynoszą się. Nawet często nie bądź tym, który gdzieś stara się stanąć na rogu, stara się coś zrobić, aby rzeczywiście inni spojrzeli na ciebie. Gdzieś ktoś myśli sobie nawet, no ona jest rzeczywiście wspaniałą sprawą. Modlitwa jest czymś cudownym, co otrzymaliśmy od Ojca. Ale nawet Pan nasz mówi, kiedy modlisz się, to idź. Wejdź do komory swojej, nie wynoś się gdzieś tam, nie rób wokół siebie szumu, nie rób wokół siebie nie wiadomo czego. Co innego jest jeszcze dział tej modlitwy, jest modlitwa dwóch lub trzech lub całego zgromadzenia. To robisz, bo rzeczywiście wiesz o tym, że Pan tak też nakazał, ale kiedy sam to robisz przed swoim Panem, to nie szukasz pochwały dla siebie. Następna rzecz, Boża ochrona. Naprawdę potężna Boża ochrona. Bo wielu ludzi w to popadło, jak wtedy też w Izraelu. I robili to naprawdę na pokaz. I to ich gnało dalej do odchodzenia od Boga. Robili to, byli pewni siebie i odchodzili z każdym dniem od Boga coraz dalej. Dalej i dalej. Dalej i dalej. Dlatego dzięki Bogu, że nas chroni. Mówi także i o tym. W 16 wersecie z kolei czytamy: a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako obłudnicy. To wszystko są Boże cudowne przykazania. Nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I znowu tutaj, nie skupiaj tego na swojej cielesności, nie skupiaj tego na swoim wizerunku, jak wyglądasz względem innych, kiedy to robisz, czy inne, czy rzeczywiście to zobaczą. Stój przed swoim Bogiem i wiedz, że ten Bóg, który widzi w największym ukryciu, który widzi w największej ciemności, widzi doskonale wszystko i nie można niczego przed Nim ukryć. Wiedz o tym, że ten Bóg mówi ci: nie rób tego, ja to wszystko wiem. Kiedy nawet robisz to nikomu nic nie mówiąc, ja to wszystko wiem. Ja jestem Bogiem, który wszystko widzę. Dalej, i tutaj bardzo mocne słowa, kolejne. 19 werset: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. I znowu Jezus Chrystus mówi: przez te słowa, jeśli będziesz ich przestrzegać, ochronię cię od tego, do czego mógłbyś popaść, robiąc tą rzecz. Naprawdę nie jesteśmy w wielu momentach gotowi na to. I w wielu tych sprawach naprawdę to jest duże doświadczenie, kiedy rzeczywiście pojawia się coś i faktycznie moglibyśmy mieć taką wielką ochotę do tego, żeby sobie to gromadzić na tej ziemi. Zachowuje nas przed tym Chrystus. Mówi: nie gromadźcie sobie. To, co powiedzieliśmy wcześniej. Weź tam w niebie. Miej to. Miej to dobro w niebie. Gromadź sobie tam te dobre rzeczy w niebie. Wiecie, może ktoś pomyśleć sobie, no gromadzenie to jest powyżej 100 tysięcy. Gromadzenie to jest powyżej 200 tysięcy. Można gromadzić w dziesiątkach złotych. Można gromadzić w 20 złotówkach. Można gromadzić i sobie rzeczywiście myśleć: to jest moja kupka, to jest moje zabezpieczenie, to jest moja pewność, to jest coś, co rzeczywiście sobie będę cieszył się, kiedy będę patrzył na to, bo to mi się nagromadza, fajnie, fajno się dzieje. Otóż właśnie chwała Jezusowi Chrystusowi. On mówi: nie gromadził niczego na tej ziemi. Ktoś powiedział: no był 3,5 roku, nie miał rodziny i tak dalej. Jaką rodzinę potężną miał, jaką troskę wykazywał o te tysiące, które karmił. Jak rzeczywiście potężnie widać było Jego miłość. Widać było to, kiedy zdroszczy się dalej do dzisiaj o nas. Bez względu na to, ile czasu już minęło. Troszczy się o nas. Wiecie, to jest właśnie coś, co On nam pokazał, zostawi jako przykazanie.
Dalej widzimy to właśnie też jako oczy, później widzimy to w tej trosce, cóż właściwie z ludzką zapobiegliwością można też zniszczyć swoje serce. W 25 wersecie o tym czytamy. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie, gdyż życie nie jest czymś, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Sam Chrystus mówi, nie troszcie się taką ludzką zapobiegliwością, nie troszcie się taką ludzką troską o to, czyż Ojciec wasz niebieski nie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, nie wie, że żyjecie na tej ziemi, nie wie, że potrzebujecie zjeść, dachu nad głową, potrzebujecie ubrania. Czy on tego nie wie? Nie troszcz się o to w ludzki sposób. Chodź za mną, mówi Jezus. Chodź za mną. A zobaczysz, jak ja ci dodam. Naprawdę można sobie zrujnować życie, kiedy nie przestrzega się tych, ktoś by powiedział z boku naprawdę, nie jakichś wygórowanych, a jednak niełatwych przykazań Jezusa Chrystusa. Naprawdę. Można odejść i być człowiekiem zgorzkniałym, człowiekiem, który w pewnym momencie będzie wpadał w depresję, w różnego rodzaju stany duchowe, odbiegające naprawdę od tej duchowości Jezusa Chrystusa. Dlatego, że nie przestrzega się przykazań Jego. Dlatego, że nie przestrzega się tego, co On wyraźnie tutaj mówi. I dalej mówi, nie bądź sędzią, w 7 rozdziale o tym czytamy. Nie sądźcie, abyście w 7 rozdziale, 1 wersecie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albo jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I na tym się zatrzymajmy. I tu Chrystus ostrzega. Nie bądź sędzią ostatecznym nikogo. Nie bądź tym sędzią, który ostatecznie będzie sądził kogoś, nie patrząc na to, że sąd do mnie należy. Oczywiście mamy oceniać, ale z osądem ludzkim, z tym sądem, który będzie tak łatwo mówił na temat czyjś, tym sądem bądźmy bardzo, bardzo czujni, ostrożni, żebyśmy ten sąd pozostawili, bo nawet ci, którzy ginęli, czy Szczepan, czy inni, nie osądzali, czy nawet widzimy w innych zapisach Słowa Bożego, ci, którzy byli bardzo blisko Boga, kiedy oddawali swoje życie, nigdy nie sądzili tych, którzy to czynili, ale prosili Boga, żeby im wybaczył. Chociaż mogliby rzucić ten sąd i osądzić ich, jednak oni błagają Boga, wiedząc o tym, że On może im przebaczyć to, co czynią. I już na koniec, 1 Jana, 1 Jana i tutaj dwa fragmenty, dwa wersety. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, drugi werset. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Te przykazania, nawet te, które tutaj wyszczególniliśmy, chociaż naprawdę, jeszcze raz powiem, ich jest dużo więcej, one pokazują, jeśli je przestrzegamy, że miłujemy naszego Ojca Niebieskiego, że naprawdę Go miłujemy, że naprawdę nam zależy na tym, żeby On nieustannie nas ochraniał, był blisko nas, żeby nas przeprowadził przez tą pielgrzymkę na tej ziemi, tak trudną, tak w wielu bojach, w wielu trudach, żeby nas po prostu przez nią to przeprowadził, oczywiście też i użył dla swojej chwały. Ale właśnie też chcemy i pragniemy tego swoim sercem, aby ta miłość w nas mogła wzrastać. Abyśmy byli tymi, którzy wzrastają w tej miłości. A Bóg nie mówi nam nic innego, jak tylko to, co ci już powiedziałem, to czyń. To, co przykazanie ci już powiedziałem, to czyń. Dałem ci to jako przykazania, tego przestrzegaj. W ten sposób mi pokażesz, w ten sposób mi będziesz miłym i w ten sposób też właśnie pokażesz mi swoją miłość. To, że mnie miłujesz, jeśli tych przykazań właśnie będziesz przestrzegał. I chwała Bogu za to, że kiedy mam Jezusa Chrystusa, kiedy możemy być napełniani Duchem Świętym, to nigdy nie powiemy o tych przykazaniach, one są tak ciężkie, one są uciążliwe, one są nie do zniesienia, bo będziesz je czynił z radością. Naprawdę mając świadomość tego, że to jest Boża ochrona dana dla ciebie, abyś nie był starym człowiekiem, abyś z powrotem nie wrócił do cielesności tego, co stare, żebyś z powrotem nie wrócił do tego, kim byłeś wcześniej, bo bardzo szybko można wrócić. Bardzo szybko. Dzisiaj
Dzisiaj bardzo szybko, wiele jest metod wroga, aby szybko wrócić do tego, co stare i sobie poużywać tego, może moralniejszy sposób, może lżejszy sposób, ale sobie poużywać tego, o czym powiedzieliśmy, że nie jest to przykazaniem Bożym, a wręcz przeciwnie, zaprzeczeniem tym przykazaniom, Jego przykazaniom. Dlatego Bóg nas zachowuje i mówi, dałem wam słowo swoje, przestrzegajcie go. Obyśmy byli tymi, którzy całym sercem przestrzegają tego słowa, dlatego że miłują go ponad wszystko. Amen.